Bitcoin zbliża się znowu do poziomu 55 tysięcy dolarów, jeżeli ten poziom zostanie przybity, to niewykluczone, że zobaczymy atak na kolejne ATH. Czy ten atak się zatrzyma w okolicach 75 tysięcy dolarów, to tak naprawdę tego nikt nie wie, ale całkiem jest to możliwe, może być to powiązane z tym, iż coraz więcej firm, już nie tylko amerykańskich, ale także na całym świecie. Mówiłem to wczoraj w newsach, zaraz powiem dzisiaj. Wchodzi w Bitcoina i zaczyna inwestować w kryptowaluty, w tym są także duże banki. Dodatkowo słuchajcie, Ripple oficjalnie zrywa współpracę z MoneyGram. Ich drogi się rozchodzą, a giełda Hewabi ma problem na Seszelach. Nie może dogadać się z tamtejszymi władzami, gdzie w rzeczywistości ma siedzibę ta firma. Cześć, z tej strony Mike, witam Was w Kryptoniusach, Lite. Jak zwykle zapraszam Was na wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. I oczywiście na końcu maleńkie podsumowanie. Zaczynamy. Standardowo zaczynamy od Bitcoin.org. Tomasz Sawczak, Ripple kończy współpracę z MoneyGram. Taka informacja się pojawiła. Zobaczcie, Brad Garlinghouse ogłosił, że Ripple i MG zdecydowały się, aby rozwiązać współpracę tutaj e, Partnership Agreement. E, no i oczywiście być może będą, s, e, będą sprawdzali to w przyszłości, ale na razie drogi ich się rozchodzą. Być może takie plotki krążą, że Ripple celuje w troszeczkę większych klientów niż MoneyGram. Oczywiście do pełni szczęścia wymagane jest tutaj wygranie sprawy przeciwko agencji SEC. Zobaczymy, jak co z tego będzie. Przechodzimy do komparika. Wojciech Litoś, CI Galaxy Digi Bitcoin ETF zapewnia najlepszą ekspozycję na Bitcoina, Uważam, Mike Nowograz. Oczywiście Mike Nowograz chyba nie trzeba nikomu. Nikomu go przedstawiać, bitcoin maksymalista. Adopcja bitcoin osiągnęła punkt krytyczny, a inwestorzy nie chcą siedzieć z boku, tak twierdzi Mike Nowogradz. Także słuchajcie, jest to ETF, jest to oczywiście ETF kanadyjski. Jest notowany na Toronto Stock Exchange pod symbolami BTCXB i BTCXU. Opłata za zarządzanie 0,4%. Jest to, zobaczcie, najniższa opłata za zarządzanie spośród wszystkich bitcoinowych ETF-ów. No i Mike Nowogradz bardzo to pochwalił, pewnie zainteresowanie będzie ogromne. Zobaczymy. Przechodzimy sobie dalej. Analityk wyjaśnia, dlaczego cena Bitcoina yy, może, czy właściwie mogłaby tak osiągnąć 56 tysięcy i nawet więcej. W tej chwili, jeżeli spojrzymy sobie na cenę, na cenę Bitcoina, ja przy to porządek z tymi zakładkami porobić. No to wchodzimy sobie oczywiście na cenę Bitcoina. Dobra, dobra, wiemy o tym wszystko. E, cena nam tutaj się obiła praktycznie o 55 tysięcy. I teraz na razie jakoś lekkie odragowanie, ale zobaczcie, zobaczcie jak się zmieniło w ciągu 24 godzin, tak? 9 marca e, godzina według tego, oczywiście teraz mamy później. E, zobaczcie, godzina 13, tak? Tak cofnijmy się do 13, to wczoraj byliśmy gdzieś tutaj w tych rejonach, tak? I poszliśmy, poszliśmy do góry. Dlaczego cena? Zobaczmy, co ten analityk ma do powiedzenia, tak? Co on ma? E, jest to założyciel blog.root.com. W swoim tweetie wyjaśnił dlaczego, zobaczcie. Niektórzy twierdzą, że jest to po, e, początek większej korekty, tak powiedział Mr. Rager. E, to jest możliwe oczywiście, ale chcę, aby cena najpierw przetestowała 56 tysięcy. Tak? E, stimulus 1,9 biliona dolarów jest tutaj w przygotowaniu. Akcje, e, akcje tutaj wystrzeliły wyżej i trudno być tutaj niedźwiedziem, jeśli chodzi o bitcoina. Tak? No. Wszystko to pięknie wygląda. Stimulus może być dużo większy, no i ten, jak to określił, słuchajcie, tutaj zacytuję, jak to określił WSH dzisiaj na Discordzie. Dzisiaj jak ktoś daje shorta, to ma coś z głową nierówno pod sufitem. S&P 500 rekord dzisiaj, a pobiło very shortować. Oczywiście to nie oznacza, że nie spadnie zaraz do 52-53. No. Tak może być. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Gerber Kawasaki rozpocznie inwestycję w Bitcoina. Jest to firma z Kalifornii, która zarządza majątkiem i zacznie niedługo kupować kryptowaluty dla swoich klientów. Firma ma w tej chwili może jak niedużo. Zarządza w tej chwili 1,8 miliarda dolarów swoich klientów. No i uważają oni, że jest, to, że jest to szansa, jest to jakaś tam okazja, żeby inwestować w Bitcoina. Zobaczcie, kryptowaluty i BTC. W wywiadzie Ross Gerber, który jest CEO firmy, jeżeli nie będę oferował tego swoim klientom, to zabieram im szansę, aby oczywiście zdobyć jakieś lukratywne inwestycje. Więc kolejna firma, zobaczcie, kolejny fundusz wchodzi i mówi: Inwestujemy w bitcoina. Przechodzimy sobie dalej. Hodler twierdzi, że użył kryptowalut, zysków z kryptowalut, aby oczywiście zapłacić za leczenie raka swojego ojca. Jest on jednym z reditorów. Eee, zobaczcie, że rekomendował inwestycje w Cardano XDC, to nawet Niemco, to jest Golema, Nexo, a także ETH w, już w 2019 roku. Mike Satoshi też mówił: kupujcie Satoshi, bo was rynek wykosi. I teraz dzięki swoim zyskom mógł zapewnić swojemu ojcu, ocalił życie. Eee, zobaczcie, spotkałem gościa. Aha, czyli zobaczcie, tak. Spotkałem gościa w bibliotece, który szukał. Jakieś tam książki o kryptowalutach. Nie pamiętam, która, e, co to było, ale jestem pewien, że była to kryptowaluty dla początkujących lub coś podobnego. Zaczęliśmy rozmawiać i e, pomogłem mu tutaj, powiedziałem o Coinbase, Binance, Mercatoxie, Huobi, przygotowałem mu konta Nexo, CoinMarketCap, a także Blokfolio. Dałem mu pięć kryptowalut, w które inwestowałem w tym, tym czasie i że. Powinien je zbadać i zdecydować, kto chce zainwestować, czy nie. Zdecydował się, że i zainwestuje w nie wszystkie. I teraz dzięki temu, dzięki temu wygląda na to. Zobaczcie, otrzymał wiadomość, że dzięki temu e, jego ojciec jest w drugim stadium raka płuc. I dzięki temu może zobaczcie, private treatments opłacił prywatne leczenie. No to jest świetna sprawa. To jest świetna sprawa. Wyobraźcie sobie. Wyobraźcie sobie, żeby, żeby że jak można było, mając dużo kryptowalut, pomóc i, i tutaj rozwijać i tak dalej. To jest takim moim marzeniem, a już mówiłem wam wielokrotnie: powołanie jakiejś fundacji, ale takiej z prawdziwego zdarzenia, nie, że będą przeżerać ileś kosztów, bo koszty to są koszty. Prawdziwa fundacja jest złożona z ludzi dobrego serca, z filantropów, bo przecież możesz być, możesz być milionerem czy miliarderem i utrzymywać, nie musisz dostawać jeszcze wypłaty z pensji tak? i lansować się, tak a inne osoby mogą też w formie wolontariatu, oczywiście jakieś tam koszty stałe utrzymania są, ale to nie znaczy, że masz procentowo pobierać od każdej tej, nie? także coś takiego może, mam nadzieję za mojego życia uda się, uda się jakiś, jakąś fundację imię Kazimierza Komoto powołać. Przechodzimy sobie dalej, słuchajcie, miliardy inwestor Mark Cuban, jednocześnie wła, w władca, chciałem powiedzieć właściciel, o ile dobrze pamiętam, Dallas Mavericks, rozmawia na temat kryptowalut na blockchain et to jest, zobaczcie, to jest jakiś tam, e, chyba jakiś, może nie konferencja. E, tak jak powiedziałem, właściciel Dallas Mavericks pojawił się na w, w dzisiejszym epizodzie blockchain and buze, buze czyli blockchain i, e, blockchain i <ścoughs> wysokogatunkowe trunki, które niektórym szkodzą. No i rozmawia sobie tutaj, jeżeli ktoś chce sobie chcę sobie po, poszukać to oczywiście zobaczcie mając Marka Cubanant w naszym show jest to jedno z największych wydarzeń dla komu <gum> w społeczności buzerów jestem bardzo zaszczycony że mogę z nim dzielić godzinę swojego życia przed oczami tysięcy i tutaj spojrzeć aby w, tutaj jakie on ma spojrzenie jak, jak jego mózg patrzy na, na ten przemysł także świetna sprawa Możecie sobie obejrzeć, zobaczcie, właśnie jeszcze chyba nie jest, 9 marca, 5 czasu pacyficznego, czyli to już będzie, PM to już będzie 10 marca w nocy. Także jeżeli można sobie spojrzeć, zobaczyć jak taki człowiek patrzy na kryptowaluty. Przechodzimy sobie dalej. Nowe zmiany w giełdzie Bybit, czyli mojego partnera. Jeżeli ktoś chciałby, Kamil robi też ma partnerstwo z Bybitem, także jeżeli ktoś chce, to link pod spodem. Pamiętajcie jednak, że dźwigni, giełda z dźwignią stare przysłowi mówi, że jak się nie znasz, to kto dźwigni wojuje, kto dźwigni wojuje, o dźwigni ginie, nie daj na dźwigni ty stary. No, także Bybit powołał nowego General Counsel, aby tutaj to jest jakiś chyba. Counsel to jest jakiś tam radca prawny, tak byśmy to nazwali, który będzie tutaj przewodził globalnemu działowi compliance. Tak Daniel Lim będzie szefem działu prawnego, a także zgodności z prawem, czyli compliance. No, i to jest związane z tym, gdy Bybit zamknął się w UK. W UK dlaczego się Bybit zamknął? Dlatego, że UK narzuciło jakieś dziwne ograniczenia. W UK generalnie osoby prywatne nie mogą używać kontraktów terminowych, a jakichkolwiek derywatów zostało to zabronione, a także dźwigni. Bybit nie zgodził się na to i powiedzieli, że nie, 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 nie. Oczywiście jakiekolwiek weryfikacje weryfikacja wymagałoby KYC, Bybit, KYC nie ma. No i teraz powołano. Wcześniej był, zobaczcie, on w banku inwestycyjnym Daiwa. Capital Markets i nową rolę ogłoszono 9 marca. Dołącza właśnie krótko po tym, jak zamknęło się to w United Kingdom. także. Chcą oni tutaj zobaczcie, poprawić, zwiększyć, wzmocnić compliance posture, czyli takie podejście do zgodności z przemisami firmy No Bardzo dobra. Informacja, doceniamy doświadczenie Pana Lima, jego ekspertyzę, jeśli chodzi o globalne instytucje finansowe, a także dogłębną wiedzę i możliwości, aby komunikować się na tej samej długości fali z globalnymi regulatorami. No świetna sprawa. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, Bitmain został oskarżony o co to jest słowo poaching? Legally poaching in, uh, engineers by official, aha, czyli jakieś podkradanie, aż sobie sprawdzę, bo powiem szczerze, ja tego słowa wcześniej nie słyszałem, co to znaczy poaching. Tłumaczenie na język polski. Czyli co, jakieś poaching kłusownictwo. Kłus Dobre określenie, czyli generalnie podkradali, za daleko kliknąłem, podkradali, słuchajcie, z Tajwanu inżynierów, tak? <głusownictwo> Także zobaczcie, prokuratorzy w Tajwanie oskarżyli Bitmain Technologies, że podkradziono ponad 100 inżynierów. Tak, tak, skusowano. Odkryliśmy, że Bitmain tutaj podkrada tajwańskich, tajwańskie talenty z działu RD, aby przyspieszyć swoje wysiłki, jeśli chodzi o chip do sztucznej inteligencji. Czy chip możliwy do działań sztucznej inteligencji przez nielegalne tworzenie firm na Tajwanie? Tak? Te nowo stworzone firmy służyły jako tutaj do celów rekrutacyjnych, a ich a ich okres życia jest m.in. aż od 18 roku. Wtedy zaczęły powstawać, także Tajwan jest oburzony, a Chińczycy robią swoje. No, dobry news. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Hiłobi, i regulatorzy z seszel nie mogą się zgodzić, czy giełda jest zarejestrowana. Właśnie gdzie giełda jest zarejestrowana? Giełda od dawna twierdzi, że jest na seszel ale okazuje się. Zostało, zobaczcie, to zaktualizowane po, czyli artykuł był zaktualizowany po tym jak FSA Statement. I okazuje się, że Seszelski Nadzór Finansowy, czyli FSA, opublikował oficjalny, oficjalny komunikat, oficjalne stanowisko. Twierdzi, że Huobi Global Limited nie jest zarejestrowany w tym kraju, pomimo, że jest, że ta firma. International Business Company jest powiązana z Huobi, z usługami Huobi.com. Także stwierdził, że Huobi Global Limited nie ma żadnej licencji wypuszczonej przez regulatora, jeśli chodzi o trading wirtualnymi aktywami. Zobaczcie, dlatego też te, ta firma nie jest regulowana przez FSA i nigdy nie była w przeszłości. No, a teraz rzecznik, rzecznik Huobi zaprzeczył tym doniesieniom i twierdzi, że Huobi Global Limited jest zarejestrowaną firmą w Seszelach jako Huobi Corp i zapewnia tutaj zgodnie z prawem i tak, dalej, i tak dalej. No. Do tej pory, że mamy dobre zrozumienie FSI, komunikujemy się i tego typu rzeczy. No, ciekawe, to jest powiem szczerze, ciekawe. Myślę, że zostanie wyjaśnione albo któryś urzędnik coś nie wie, albo któryś urzędnik chce, wiadomo o co chodzi. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, token Mana od Decentralandu osiągnął nowe ATH. A Atari chce zbudować tam kasyno swoje. Słuchajcie, Decentraland to jest taki wbudowany e, chyba na Ethereum. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wirtualny świat, w którym można wykupować działki, budować tam różne rzeczy. No i teraz, e, po tym jak tutaj Atari Token. E, mana się spompowała później Atari, a także zobaczcie decentralized games, czyli DigiToken. Wszystkie poszły na nowe ATH ze względu na informacje okazuje się, że Atari chce zbudować tam wirtualne kasyno i może to być nawet już w maju. Kasyno będzie miało różnego rodzaju gry e, w tematyce Atari. E, będzie można grać tokenami Mana, stablecoinem DAI. Między innymi tokenem DG, a także tokerem ATRI. No to jest fajna informacja. Tak jak mówiłem, zbudowane na Ethereum 90 tysięcy kawałków lądu. Każdy to ma 16 m kwadratowych i można tam sobie budować najróżniejsze rzeczy. No pomysł dosyć ciekawy. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie proszę jaka informacja z Wielkiej Wody. Amerykańscy prawodawcy wprowadzają ustawę, która ma rozjaśnić kryptoregulacje. Ta ustawa spowoduje powstanie grupy roboczej, która oceni regulacje amerykańskie do spraw kryptowalut, ale będzie miała także tutaj input od agencji SEC, a także CFTC. Czyli niedługo może kongres zrobić klaryfikację tych zasad. Zobaczcie, kto tutaj jest republikanin Patrick McHenry, a także demokrata Steven Lynch. Wprowadzili we wtorek taką legislację. Ma zostać powołana właśnie grupa robocza z ekspertami z branży, branży właśnie kryptowalut, technologii blockchain, a także przedstawicielami, przedstawicielami SEC-u, a także CFTC. No i chodzi o to, chodzi o to, aby, aby tu wprowadzono zobaczcie, ciekawa Nazywano jest to Eliminate Barriers to Innovation Act of 2021. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. No, poczekajmy, zobaczmy, niech o ta grupa robocza zacznie pracować i zobaczymy, co oni opublikują, bo w różnych miejscach różne grupy pracowały, była grupa smoleńska i co, wyszło gówno. Przechodzimy sobie dalej, słuchajcie... Unstoppable Domains ma nowy rekord, jeśli chodzi o najdroższą e, nazwę domeny NFT. To jest ciekawa sprawa. Oni sprzedają domeny m.in. krypto. E, blockchainowa domena została sprzedana jako NFT, e, a zwycięzca tutaj zablokował WinCrypto, taką domenę. Ile oni za to, e, słuchajcie, ile? 100 tysięcy dolarów. Także powiem szczerze, normalnie chyba kosztuje kilkadziesiąt. E, no i generalnie. Pozostawię to bez komentarza 100 tysięcy dolarów za domenę, no by człowiek na tym zarobił. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, Dodo, co żeś uczynił? Cożeś tutaj z czym, czym cię kryptonaród zasmucił, czym cię kryptonaród zawinił, że ci projekt zhakowali i ludziom pieniędzy zabrali. Z hakerzy wyciągnęli 3,8 miliona dolarów od Binance, projektu na Binance Smart Chain o nazwie Dodo. Dodo zaprzecza, że on cokolwiek robił w tym, ten nasz Dodo z Discorda. Także słuchajcie, jest exploit w postaci WCRS, FDO, FUSD, a także usdt te 3,8 miliona dolarów. I zobaczcie, ogłoszono, że większość ich V2 Crowdpools stała się celem ataku, inne jednak zostały ocalone. Także szczegóły ataku. Zobaczcie hakerzy wyjaśniając, jak oni stworzy, ukradli te fundusze, kryminaliści wykorzystali dziurę w właśnie tych V2 pulach. Między innymi e, Dodo ogłosiło, że bug uczynił, że możliwe było, ta e, funkcja inicjalizacji, aby była, została wywołana wielokrotnie, no i oczywiście tworzyli oni fejkowe tokeny. No. E, co ciekawe, e, Jeden z, jeden z atakujących skontaktował się z Dodo i obiecał, że zwróci niektóre z tych funduszy około 1,8 miliona, miliona dolarów do giełdy. No i teraz skontaktowali się z partnerami do spraw bezpieczeństwa, aby odzyskać wszystkie stradzo, stracone fundusze. Wszystkie, aha, tak, wszystkie fundusze, które zostały skradzione. Eee, no tak to jest to co mówiłem. DeFi, 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 Serify będą haki, będzie płacz dla hackera. Nowa klacz. Przechodzimy sobie dalej. NYD twierdzi, że firmy ubezpieczeniowe mają już w, ter w Teraz ponad miliard dolarów w Bitcoinie. To jest ciekawa sprawa. E Taki komunikat został opublikowany poprzez ich platformę. Także zobaczcie: Insurance firms now hold more than one billion, czyli mają ponad miliard dolarów w postaci bitcoina inwestycji poprzez ich własną platformę. Ostatnio prowadzili rundę finansowania. Zobaczcie, życie. Aha, czyli jakieś tam e, ci ubezpieczyciele na życie. Annuity. So, następne słowo ciekawe. Zobaczcie, normalnie, prawie jak. Prawie jak po cudzemu, nie? Zobaczmy, co znaczy słowo annuity. A, to roczne. Tak myślałem, że to od słowa annual, czyli od rocznego, ale wolałem sprawdzić, czyli ubezpieczenia roczne, ubezpieczenia od własności, różnego rodzaju jakieś tam e, rzeczy. Mają już ponad miliard dolarów tutaj zainwestowanie w platformie, także ta instytucja oczywiście ta, czy ta platforma NMGG promuje bitcoina, adopcję bitcoina jeśli chodzi o instytucję. no i teraz czekamy, kiedy tam z jednego biliona zrobi się jeden trylion, no zobaczymy, zobaczymy przechodzimy sobie dalej, słuchajcie, fala instytucjonalnych klientów w Goldman Sachs coraz bardziej wchodzi w bitcoina i kryptowaluty, i rynki kryptowalutowe zgodnie z tym jakimś tam senior executive, chociaż powiem, że grafika jest niezła, jedna. Także Matthew McDermott to jest szef cyfrowych aktywów Goldman Sachs, w dywizji oczywiście globalnych rynków. Twierdzi, że ta firma, ten bank inwestycyjny z Nowego Jorku, widzi duży napływ instytucjonalnych inwestorów, jeśli chodzi o Bitcoina. Jest duże zapotrzebowanie tych instytucji na Bitcoina i kryptoaktywa. Jeśli chodzi o instytucjonalne zapotrzebowanie, widzimy, że tutaj nie ma żadnych. Nie widzimy żadnych sygnałów opadania tego. Jeżeli rozmawiamy, rozmawiamy na temat e, zapotrzebowania dystyncy, e, instytucjonalnego, mówimy o całej, e, o całym e, cross-sekcji cross e, tych przemysłowych, e, przemysłowych sektorów. tak Fundusze powiernicze zarządzające aktywami, makrofundusze, banki korporacyjne, skarbce, e, ubezpieczenia, a także jakieś tam e, e, pension funds, czyli emerytury. No, i teraz oczywiście tutaj wszystko koncentruje się na Bitcoina. 40% jest nawiązanie tego artykułu, o którym wczoraj mówiłem. Tak, 40% już mają tutaj w jakiś sposób, ich kapitał jest w jakimś stopniu jest w Bitcoinie. Także no, czekamy, czekamy na 100 tysięcy, czekamy. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, Riffle oficjalnie odpowiada na zarzuty Seku na temat kryptoaktywa XRP. Słowo zaprzecza pojawiło się aż 440 razy. Także słuchajcie. Zobaczcie, Ripple denies it engage in any offering of securities, czyli zaprzecza jakiemukolwiek zaangażowaniu, jakąkolwiek ofertę papierów wartościowych itd., tak itd., tak także Ripple absolutnie tutaj się nie poddaje, sprawa w sądzie trwa, czekamy na wynik, jak dla mnie na razie po pierwszej rozprawie, bo nie śledzę na bieżąco, nie wiem, może Kermit śledzi, jak dla mnie jak na razie je Ripple 1, SEC 0, przechodzimy sobie dalej. Mediolan ma się stać stolicą kryptowalut. Jest taki projekt, to jest ciekawa sprawa. Milan, włoska stolica kryptowalut. To jest oczywiście marzenie kandydata na burmistrza Pietro Furlana, który swoją kandydaturę ogłosił dzisiaj na konferencji plasowej, prasowej. Tak? Zostało to zgłoszone przez gazetę Milano Finanza i oczywiście zobaczcie kandydatora jest wspierana przez polityczny ruch nazywany Gilet Arancioni, a między innymi także Partito Valore Umano, czyli partia wartości humanistycznych, tak. No i tutaj oczywiście on mówi o tym, że Milan ma się stać taką kryptowalutową stolicą, taką jak Cuk albo Miami. No świetny pomysł, tylko czy on zostanie burmistrzem? Ciekawe, czy tam jest taka sama dupokracja jak u nas. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Charles Swap jest gotowy, aby oferować Bitcoina. Słuchajcie, mogą niedługo wejść w świat Bitcoina, tak przynajmniej donosi The Block. Nie będzie to taka wielka inwestycja jak Tesla czy MicroStrategy, ale Charles Schwab Corporation może uruchomić platformę brokerską najprawdopodobniej giełdę przy użyciu technologii partnera już doświadczonego w kryptowalutach. Ja już chyba o tym mówiłem, tak mi się przynajmniej wydaje. I zobaczcie, mogą oni tutaj działać poprzez CME, a także GrayScale. Świetna sprawa, kolejna firma w krypto, przechodzimy sobie dalej. To co się nie otworzyło, przechodzimy tutaj. Słuchajcie, to jest krótkie wyjaśnienie dla wszystkich, bo pytacie mnie o kosmosa, ja jeszcze go nie badałem, więc tutaj macie takie sobie wyjaśnienie, czym jest sieć kosmosa, czyli czy jest to internet blockchainów. Tak, Kosmos chce stworzyć internet blockchainów, gdzie jakikolwiek blockchain jest może komunikować się z innym blockchainem, dzielić się danymi, a także dokonywać między sobą transakcji. Także mają oni, zobaczcie, Interblockchain Communication Protocol, protokół został uruchomiony w styczniu 2021 roku. Jeżeli kogoś interesuje, zapraszam, tu nawet patrzę, jakieś wideo jest. Jeśli chodzi o kosmos projekt, na pewno warto sprawdzić. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Giełda Gemini braci Winklevoss została sponsorem wyścigu łódek na Oxford, znaczy nie na, tylko tych uniwersytetów Oxford i Cambridge, to jest oczywiście historyczne wydarzenie, The Boat, The Boat Race Oxford-Cambridge. W 2021 roku jest to 166 edycja me, męskiego wyścigu, a także 75 edycja wyś, wyścigu kobiet. Dobrze szczerze, nie wpadli, że, że przecież to nie ma różnicy i jedni z drugimi mogą pływać. Następuje to raz do roku. Pierwszy raz powstał, e, była taki, taki wyścig był w 1829 roku. No i teraz oczywiście e, Giełda Gemini będzie sponsorem. Tego właśnie wydarzenia. Bardzo fajna informacja. Przechodzimy sobie do ostatniego newsa dzisiejszego dnia. Tu możemy pozamykać. Stakewise uruchamia staking Ethereum 2.0 w sieci głównej. Zamknęli oni runę finansowania w wysokości 2 milionów dolarów. Pierwsi stakerzy otrzymają w airdropie tokeny Swice. Obecnie zablokowano na kontrakcie ETH już ponad 6,3 miliarda dolarów. Moglibyśmy nawet, właściwie możemy sobie spojrzeć, a jeżeli już mówimy, tylko gdzie ja mam ten kontrakt. Zastanawiam się, gdzie ja mam go zapisanego, o tutaj jest ko chyba kontrakt, adres Ethereum 2.0. No tak, 6, zobaczcie, 3,4 miliona eterów zostało zablokowanych, niedługo 3,5. Zobaczcie tutaj, kto, depozyty, cały czas sypią się te depozyty, co chwilę te depozyty wpadają po 32 etery? to już jest 6,3 miliarda dolarów. To wszystko wypłynęło z rynku, z rynku Ethereum, także ciekawa, ciekawa sprawa. No i teraz oczywiście Stakewise. E platforma do stakingu Ethereum StakeWise uruchomiła sieć główną po zamknięciu rundy finansowania w wysokości 2 milionów dolarów zgodnie z zapowiedzią z 8 marca. Platforma skoncentrowana na Ethereum w końcu została udostępniona ogłowi społeczeństwa po przetestowaniu systemu przez 5 sieci testowych, 1400 użytkowników w wersji beta i 1000 walidatorów. Także zobaczcie, zostało to uruchomione ETH staking, oczywiście ETH2 bez żadnego wysiłku, no i tyle tylko, że przekazujesz komuś, a nie stykujesz samemu przechodzimy sobie do podsumowania, słuchajcie, na początku chciałem, nie wiem, czy Feniks ogląda jak nie, to możecie mu przekazać chciałem podziękować Feniksowi, bo Feniks oczywiście bardzo mocno wspiera tutaj Mikołaja w każdym odcinku jest u Feniksa w każdym odcinku jest u Feniksa oczywiście, jest oczywiście to że jest wsparcie, że jest nasza zbiórka i tak dalej, i tak dalej, a ja wam króciutką aktualizację, bo to chciałem pokazać na fiatowskim ulecie mamy 64 tysiące, prawie 65 tysięcy złotych, także świetnie cały czas wpłacają. Ostatnio Magdalena Miller, bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o adres Ethereum, jest już 11,56, Ethereum to już jest ponad 21 tysięcy dolarów. Wyczekamy ten dobry moment, żeby to sprzedać, zamienić na złotówki. Jest Litecoin, słuchajcie, 49 osób, 13, prawie 14 Litecoinów. Jeśli chodzi o bitcoina 0051, to też już jest 2760 dolarów. Jeśli chodzi o nano, to tu zrobił robotę świetną 330 nano. I na końcu jeszcze Ravencoin dla górników 662 Ravencoiny. Dobra, przechodzimy dalej sobie do podsumowania. Teraz tak. Dwie, dwie, dwa newsy, które za chwilę się pojawią, które za chwilę odcinki się pojawią. Jutro nagrywam nowy odcinek ze szpi, z serii Szpilki na bitcoinie w języku polskim. Także myślę, że fajnie będzie, myślę, że Wam się spodoba. Nie będę mówił kto, a pojutrze nagrywam, pojutrze nagrywam odcinek z serii Kryptosteron. Także jesteśmy umówieni na Kryptosteron. Nie powiem też z kim, możecie zgadywać. Dostaniecie nagrodę z ziemniaka. Jeżeli zgadniecie kto, kto pierwszy, ten lepszy nagroda z ziemniaka czeka. Dodatkowo w końcu z Kamilem bierzemy się do nagrywania, uwaga, krypto. Także kolejny odcinek, tym razem na kanale Encyklopedia Kryptowalut. Myślę, że pojawi się albo w weekend, albo zaraz po weekendzie. Czekamy na tematy. Czekamy na tematy, które mamy poruszyć w tym odcinku. Uwaga, krypto. Jest to seria cykliczna. Raz w miesiącu staramy się robić. Raz na jednym kanale, raz na drugim wspólna seria Playlista jest u mnie. Wszystkie filmy są kiedyś z Kowalskim, teraz z kamilem. A teraz tak, muszę zamknąć temat kryptolotu, to, to znaczy chcę zrobić Wam jeszcze 2 trzy odcinki. Żeby przejść do kolejnego tematu, czyli trading z Januszem na dźwigni, chcę pokazać jakie jest ryzyko, jakąś niewielką kwotą pokazać, czy można zarobić, czy nie, tak samo krypto -lotto. ale najpierw krypto -lotto, oczywiście będę tradował na giełdzie Bybit. Teraz tak, słuchajcie, wielkimi krokami zbliża się konferencja InvestCavs, ja już zaczynam, e, e, InvestCavs, e, już Wam to chcę pokazać dokładnie za 37 dni 1 godzinę, 58 minut i 30 sekund w momencie, gdy nagrywam jest 21.01, kurde już tak późno to wy to pewnie koło 22 oglądacie eee, więc e, generalnie tyle jest do kawsów, dla osób prywatnych jak najbardziej jest, e, jest tutaj strefa, jest to całkowicie za darmo, możecie się zainwestować inwest kawsy do tej pory było w tym centrum ICE, niestety z powodu koronawirusa nie ma jeśli chodzi o prelegentów, to tutaj jak widzicie jest też Michał Satoszow, chyba jeszcze nie ma. E, ja będę prowadził to, mogę wam po cichu powiedzieć. Będę prowadził panel dyskusyjny, w którym będzie Kamil z Encyklopedii Kryptowalut, a także Patryk Kępiński z Kryptoraportu. I dodatkowo będę prowadził panel w języku angielskim High Hills of Bitcoin, czyli szpilki na Bitcoinie, z paniami, które na pewno znacie. Dodatkowo zobaczmy, czy tu są jakieś stanowiska porabiane, czy jest to jakiś konkurs. Eee, strefa blockchain, ciekawe, czy na razie jeszcze chyba to nie jest zrobione. Będzie wirtualna wystawa, będzie to wirtualna konferencja. Niestety, liczę na to, że spotkamy się na Inwestkawsach za rok, czyli w 2022 roku, już stacjonarnie. Naprawdę jest to mega konferencja, jedna z najfajniejszych. Eee, cóż jeszcze mogę powiedzieć? Słuchajcie, wchodzę w mocniejszą współpracę z Komparikiem, zawsze newsy czyna w newsach, A teraz moje newsy, jakieś podsumowania będziemy. Będziemy tutaj będą się pojawiać na, będą się pojawiać tutaj na kompariku. I w zespole Mike Satoshi, pierwsza osoba do zespołu Mike Satoshi dołącza Piotrek, który będzie mi pomagał tutaj robić newsy. Dzięki niemu już widzicie w newsach są znaczniki czasowe. One nie są często od razu na premierze, ale później jak oglądacie są. Staramy się jak możemy, także czekamy, czekamy, rozwijać się trzeba. Jak się podoba to, co robię, łapa w górę. Jak macie ochotę wesprzeć, jest Patronite, jest pod sporym guzik do wspierania. Jak ktoś wspiera, niech się do ode mnie odezwie, że nie jest na specjalnych grupach. A wszystkich pozostałych, oczywiście, zapraszam na Discorda, na, na Telegram, na Facebooka. Tam są wszystkie grupy Kryptonaród. I zasadniczo to jest tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, i do następnego razu. No, dla wszystkich, którzy dot, dotarli do PostScriptum, żołądek już dzisiaj dużo lepiej że dzisiaj normalnie jadłem, to mogę powiedzieć. No, załatwiłem się po prostu, jak to się mówi, rzuciłem się jak szczerbaty na suchary, i, i po prostu wyszło jak wyszło. Cóż, mogę powiedzieć, tak jak mówiłem, nowa osoba dołączyła do zespołu, także będziecie widzieli więcej. No między innymi jest możliwe dzięki waszemu wspieraniu. To, to się tak przekłada. Powoli to co mogę powiedzieć, szykuję konkurs. Chcę powrócić trochę bardziej ze szpilkami na bitcoinie, kryptosteronu więcej robić, no ale czas jej leci nieubłaganie. Będzie, myślę, że w przeciągu kilku miesięcy będę mógł się Wam pochwalić nowym studiem. Zrobię Wam może, może nie na 30 tysięcy, bo 30 tysięcy subów to pęknie już niedługo, ale oczywiście w końcu zrobię Wam takie jakieś małe, jak to się mówi, wjazd na chatę. Także muszę najpierw skończyć pewne tematy, i wtedy, i wtedy tutaj będziemy działać. Jednocześnie Wam powiem, że będziemy się widzieć w wakacje. Robimy pierwszy, drugi już zjazd kryptonarodu, więc to na pewno będzie gdzieś w centralnej Polsce, koło łodzi. Jak tylko będziemy, będziemy organizować jakąś fajną czy agroturystykę, myślę, że będzie lista miejsc ograniczona do. Myślę 30 osób tak maksymalnie, może 50, ale 50 już musiałby być jakiś hotel, tak? Ja też, wiecie, chcę, żeby nie było, bo to trzeba jakieś będzie skoordynować, porezerwować i tak dalej, także no żadna agro-turystyka raczej 50 osób nie łyknie. Nie chcę robić 20, bo to będzie za mało. Oczywiście kto pierwszy, ten lepszy, bo z doświadczenia wiem, że na takich spotkaniach 1000 osób się deklaruje, a przyjeżdża 10, także tak to jest. Oczywiście kanał jest dużo większy niż był dwa lata temu, także spotkanie było na Mazurach, przy samej granicy z obwodem kanigradzkim, ale fajnie było, tylko kilka osób, ale naprawdę było rewelacyjnie. Będzie można się spotkać, pogadać, podjeść i popić. Także z mojej strony to tyle. Dzięki, że oglądaliście. Pozdrawiam, cześć.